o tym kwasu. Nie wiem, co powinienem mówić, żeby nie przegadać, ale to chyba wystarczy. Młodek, niski mikrofon, tak będzie. Czas stanu, mocno jest po to, żeby za 2,5 godziny zastanowić się, kiedy kończyć. I zostawiam Państwa na czasie. Kameralne spotkanie, więc może bez mikrofonu byłoby też dobrze. Jak Państwo sądzicie, czy jak tak będę mówił bez mikrofonu, to czy też będzie dobrze, czy będzie niedobrze? Słychać tam gdzieś? Słychać. Bo ja wolę bez mikrofonu. No pewnie. Dzięki. Nasze spotkanie będzie dotyczyć tak zwanej street fotografii. Troszeczkę chciałem przedstawić historię tego kierunku fotograficznego, dlatego że istnieje szereg takich niedomówień, nie do końca wiadomo, znaczy wiadomo, ale nie wszyscy wiedzą, co to jest. W każdym razie z pewnością nie jest to zrobienie 300, nie wiem, staruszki obiektem od długości 300 mm, gdzieś staruszki na ulicy, bo to nie do końca o to chodzi w tej fotografii. Zacznę od takiego zdjęcia. Może troszeczkę dziwnego, teraz już. To zdjęcie pochodzi z 2005 roku. Tam była taka seria zamachów w Londynie na metro i na autobusy. Któryś z przypadkowych przechodniów zrobił takie zdjęcie aparatem w telefonie komórkowym po prostu. Takie zostało to zdjęcie przesłane do redakcji. Jako pierwsze w ogóle obiegło cały świat, łącznie z serwisami agencyjnymi, telewizyjnymi i tak dalej. Jako pierwsze zdjęcie, które pokazało to tragiczne wydarzenie. Oczywiście takie rzeczy były stosowane. W Japonii jest to bardzo popularne. Ludzie, widząc wypadek na ulicy, fotografują, przesyłają to gdzieś do prasy, do telewizji. Natomiast nie dotyczyło to raczej tak spektakularnego wydarzenia, tego typu działania. To zdjęcie pokazuję dlatego, że ono to nie jest żaden street photography, natomiast zawiera ono szereg elementów charakterystycznych właśnie dla street photo. A te elementy to na przykład spontaniczność, szybkość działania, zaangażowanie emocjonalne w daną sytuację. Jednak to, co się przyjęło określać jako street photography, może być jeszcze innymi prawami. Krytyk sztuki zajmująca się właśnie fotografią Louise Herron definiuje ten rodzaj fotografii jako spontaniczną rejestrację przemieszczającej się miejskiej sceny, która jest nośnikiem życia i energii miasta, jego codziennych struktur, nastrojów i atmosfery społecznej. Jest to cytat z Łowcy, ten tekst był zamieszczony w Łowce obrazów Zbigniewa Tomaszczuka, nie do dostania obecnie. Jeszcze będę wspomagał tekstem mojego własnego autorstwa. Zobaczycie Państwo, że nawet cały czas zerka po prostu sobie na tekst. Oprócz przytoczonej w tejże właśnie definicji istnieją też inne definicje. Henri Cartier-Bresson mówi na ten temat coś takiego. Chcąc przekazać świat, trzeba się wczuć w wycinek, który pokazuje tylko dalmierza. Postawa taka wymaga koncentracji, dyscypliny przeżywania, wrażliwości i wyczucia geometrii. Prostotę wyrazu osiąga się wyłącznie poprzez maksymalną oszczędność środków. Tyle Cartier-Bresson, jeden z twórców bardzo utożsamianych, wydaje się, ze street photography. To przy okazji, to zdjęcie jest sądzę, że znane w większości z Państwa. Ono pokazuje, to zdjęcie jest wykonane w Paryżu. Człowiek skacze sobie przez jakąś tam kałużę, złapany właśnie w tym jedynym momencie, w zasadzie kiedy należało go złapać. Natomiast ludzie, którzy analizują tę fotografię, nagrywają film John Griffiths, słyszałem jedną taką wypowiedź, którą pomijają ten fakt, że tam w tle, proszę zobaczyć, widać na plakacie tancerkę, która dokładnie w podobny sposób skacze, tylko że w drugą stronę. Prawda? W drugą stronę niż ten człowiek. I to myślę, że to. To one stanowią właśnie to, co zadecydowało o tym, że Cartier-Bresson używa tego zdjęcia, pokazuje. Dosłownie tutaj
rozumienie tego pojęcia streetfoto jest, myślę, że też uwarunkowane w jakiś sposób przetłumaczenia w ogóle tego terminu. Ja sądzę, że fotografia publiczna jakby nie do końca oddaje tą istotę tego zjawiska. Myślę, że celniejsze tłumaczenie byłoby fotografia codzienności. Ja raczej używam takiego pojęcia, w związku z tym chociażby, że street photo nie musi się wcale odnosić do sytuacji ulicznych. Jak Państwo zobaczycie zresztą na innych tam przykładach, może dotyczyć to również jeszcze innych sytuacji, powstały w jakichś innych miejscach, niekoniecznie jest to ulica. Jeszcze raz zacytujemy kartkę Bessona, może jakieś zmienimy zdjęcie. Fotografować, to znaczy wstrzymywać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości. W takiej chwili uchwycenie zdjęcia daje satysfakcję fizyczną i psychiczną. Czyli dla fotografów, tychże właśnie ulotnych film, nazwijmy to, istotą rzeczy właśnie nie jest specyfika tematu, ale życie same w sobie. Moja żona przetłumaczyła kawałeczek z takiej strony in public. Zresztą tutaj fotografowie są reprezentacją, można powiedzieć, ten zespół fotografów tutaj są reprezentowani też na tej wystawie. Jeden z nich porównał proces tworzenia do tego, czym jest doświadczenie zen. Wiedzą oni, że ujęcie jest świetne w tym samym momencie, w którym zwalniają migawkę, zupełnie tak samo jak uczy wie, że trafił, zanim wypuścił strzałę z łuku. Bardzo lubię ten cytacik. Jeszcze w przestrzeniach fotografii, tym w ontologii tekstów pod redakcją Ferenca Jakowskiego, tam fragment wywiadu z panem Marianem Schmidtem. Myślę, że też warto to przytoczyć, bo to jest dość dobrze powiedziane. Street photo nie ma miejsca dla świadomej pamięci prowadzącej do naśladownictwa lub do powielania własnej wizji. Nie ma miejsca na ilustrację koncepcji. No, sądy, które przeszkadzają w percepcji wizualnej. Dopiero kiedy odnajdujemy najsilniej oddziałujące na nas kadr, decydujemy, czy przeżycia wywołane przez motyw są wystarczająco głębokie i warto byłoby sfotografować. Wymaga takie dość dużej odpowiedzialności za to, za to, co się robi. Czyli ten moment naciśnięcia wydaje się tutaj być niezwykle istotnym momentem. Te określenia, te cytaty, które przytaczam, one odnoszą się tak generalnie do tak zwanego, do tej idei decydującego momentu. Ale na równych prawach, jak ktoś wymyślił pojęcie decydującego momentu, no to musiał ktoś natychmiast oczywiście wymyślać coś innego, czyli niedecydujący moment. Prawdopodobnie autorem powszechnie się twierdzi, ale tak się mówi, że Władimir Birgus jest autorem właśnie tego pojęcia niedecydujący moment w fotografii, w street fotografii. Właśnie silne podejście istnieje do fotografii tego rodzaju i za prekursora tego innego podejścia do fotografii codzienności uchodzi Robert Frank. On był między innymi, zresztą Robert Frank spytany, jaki moment jest decydujący przy wykonywaniu zdjęcia, ale wiesz, że każdy moment jest decydujący. On mówił między innymi, że jest jedna rzecz, którą musi posiadać każda fotografia, mianowicie ludzki wywiad. Ten rodzaj fotografii to realizm, jednakże realizm to nie wszystko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wizja i dopiero połączenie tych dwóch cech tworzy dobre zdjęcie. Trudno jest określić cienką linię, gdzie kończy się materia, a zaczyna emocje. Czy to zaangażowanie emocjonalne w tym przypadku jest bardzo podobne do fotografów decydujących momentu, natomiast jakby sam wynik, czyli samo zdjęcie różni się w sposób znaczący. Zresztą na to przykłady potem zdjęcie jeszcze pokażę, Beka Franka, zobaczycie Państwo, że ten decydujący moment wcale nie musi być najważniejszy. Jakby tak podsumowując te podstawowe cechy tej fotografii codzienności współczesnej, to jest tak. To uważna ta selekcja elementów zawartych oraz pominiętych w zdjęciu, co też jest tak samo ważne. Wybór momentu ekspozycji, zaangażowanie emocjonalne w obserwację otoczenia, nadawanie surrealistycznego znaczenia niektórym zdarzeniom, poprzez wyrwanie ich z kontekstu i pozorna przypadkowość kompozycji. To znaczy nie wszystkie te sytuacje oczywiście muszą się znajdować na tej samej fotografii, a nawet lepiej byłoby, gdyby się nie znajdowały. Natomiast jakby to są takie pojęcia, które charakteryzują w jakiś sposób właśnie styl fotografii współczesny, ale również to, które jest znane z historii. Za prekursora właśnie tego stylu, zwanego styl fotografii,
jest uważany powszechnie Robert Frank. Tylko tak, żeby go nazwać prekursorem, to żeby odnieść to, co on robił, do tego, co się działo w tamtym czasie, w ogóle fotografii, w tym przypadku amerykańskim. Jego ta główna działalność, ta związana właśnie ze strukturą, dlatego że zajmował się również innymi rzeczami jeszcze. Był autorem filmów, zdjęcia jego były wykorzystywane, nie wiem, przez Rolling Stones, przez Toma Waitsa na okładkach płytowych. Ale ten okres związany ze strukturą przypadł na lata 50. ubiegłego wieku, a wtedy w Ameryce, że tak się spolaryzowały troszkę postawy dotyczące w ogóle fotografii. To znaczy, przestaną już uważać, że fotografia jest nośnikiem jedynej prawdy, że to, co jest fotografowane, to musi być obowiązkowo prawdziwe. Jedna pewna taka grupa twierdziła, fotografia twierdziła, że jedyną taką prawdą to jest subiektywna prawda. Natomiast inni cenili zdjęcia za ich walory głównie estetyczne, czyli za kompozycję, za te słynne nieszczęsne mocne punkty i tak dalej, czyli za taką poprawność, nazwijmy to, estetyczne. Ta estetyka była najważniejsza. No i w to wszystko sobie wchodzi Robert Frank, przybysz z Europy, który nie musiał koniecznie się orientować w tym, co było w tym momencie ważne i modne w Ameryce. No i zaczął sfotografował Amerykę, można powiedzieć, po swojemu. Jeszcze warto wspomnieć może o tych zakwestionowanych autorów, między innymi reprezentujących właśnie tą zakwestionowaną przez niego stylistykę, między innymi należy Walker Evans, głównie dokumentalista. Nawet tutaj, jeśli ktoś zna zdjęcia z tej akcji Council Quick Administration, to tego zdjęcia ludzi również, to jest taki, można powiedzieć, czysty dokument, gdzie ludzie są ustawieni. On pracował aparatem 4x5 cala, czyli ludzie po prostu musieli po prostu nieruchoma niemowa, on musiał zdjąć tą czarną szmatę z głowy, włożyć w miejsce matówki klisze z filmem, naświetlić, czyli w zasadzie czysty dokument. Drugą taką osobą, ale już która miała jednak już taki dystans do rzeczywistości, jednakowoż też uważana była za dokumentalistkę, to była Elizabeth Model. To są takie jedno z najbardziej znane zdjęć. Tam jeszcze jedno jest, powiedzmy, z takiej innej serii, trochę nie znam. To dobra jest zielonkawa z dziwnych powodów, podczas gdy zdjęcia są czarno-białe, ale to jest taka specyfika już tego miejsca. Także tak, no już u niej była dość widoczna taka ironia, dystans do fotografowanej rzeczywistości. I ten też właśnie dystans, ten ironię już, a zwłaszcza ten dystans do zjawisk fotografowanych rozwinął potem właśnie Robert Frank. I to właśnie jest jedno z jego zdjęć. Wydawałoby się, że co, no jak nie ten autobus, to inny, prawda? Tu nie ma czegoś takiego właśnie, jak ten skaczący człowiek o kartie Bressona. Czyli nie ma tego decydującego momentu. A jednak to się zakończy. Trzy okna, te podstawowe, tutaj w każdym oknie inna klasa społeczna w zasadzie. To wydawałoby się, że nie ma powodu, żeby w ogóle robić takie zdjęcie. Bo to nie jest właśnie ani dokument, ani to nie jest żadne związane z estetyką fotografia. On po prostu przejeżdża autobus, to sobie zrobić. Proszę zerknąć jeszcze na stykówkę. Ten autobus jest tutaj. Proszę zobaczyć, nie ma, to jest numer 14, 15, 16, 17. Też jest autobus, ale już zupełnie inny. Nie ma żadnego powtarzania tej samej sytuacji. On po prostu raz robi zdjęcie i już. I czeka na następną jakąś sytuację. Nie ma pracy z motorem, nie ma pracy w sposób takiego wielokrotnego powtarzania. I potem z 10 podobnych ujęć szukania najlepszego, on starał się raz trafić. Następna rzecz, prawdopodobnie tutaj w poprzednim zdjęciu widać, że jest robione na otwartym, powiedzmy bardziej otwarta przestrzeń. Autobus troszeczkę zdjął ekspozycję i w związku z tym jest wyraźnie niedoświetlony. Nie było czasu, żeby to sobie poprzestawiać te wszystkie pokrętła w aparacie. A jednak to zdjęcie zostało wybrane potem do operowania i do pokazywania. Zresztą Robert Frank troszeczkę zamieszał, można powiedzieć, w ogóle w pojęciu kompozycji. Wprowadzał swoją kompozycję, bardzo często była to, jakbyśmy to powiedzieli, dekompozycja. To dziecko przy szafie grającej.
kadr jest nowy, taki, że gdyby takie zdjęcie się znalazło w którejś z galerii internetowych, zostałoby natychmiast po prostu bardzo mocno skrytykowane, no bo nie cała osoba, tylko że po co miałbyś cała gość. Flaga amerykańska się również przewija przez wiele fotografii Roberta Franka. Chociażby tutaj mamy zdjęcie. I znowu sytuacja taka, że stoi na coś w okopie, coś się dzieje, jakaś parada, być może, nie wiem, no coś ważnego, bo warto wywieźć flagę narodową, prawda? Czyli coś tam, jakaś tam ważna uroczystość się dzieje, gdzieś tam w okopie. No więc Robert Frank się odwraca tyłem do tej całej uroczystości, fotografuje właśnie to, czego nie fotografował, to po co to fotografował? Przecież to nie jest nic ważnego. Nam się te zdjęcia teraz wydają troszeczkę takie, no jakby oczywiste, co to jest właśnie na tym zdjęciu. Wszyscy takie zdjęcia się robimy. Ja pamiętam, jak kiedyś znalazłem się w którejś z tych rzymów papieskich wśród akredytowanych fotografów. I jak już dość udało się wyrwać z tego kręgu, z tej ambony tak zwanej dla fotoreporterów utworzonej, gdzieś tam zacząłem chodzić po tych bokach, żeby wreszcie zrobić jakieś zdjęcia, no to tam spotykałem innych fotografów z tymi identyfikatorami, bo wszyscy jakby po pewnym czasie po prostu uciekli z tego miejsca, gdzie można było się zrobić oficjalne tak zwane zdjęcia i szukali dla siebie jakichś takich tematów, właśnie między innymi tematów tego typu. A tam są takie moje ulubione zdjęcie Roberta Franka, ta dziewczyna w windzie. Mam do bardzo dobrej rozdzielczości, być może na swój własny użytek to sobie powiększy i będę miał bardzo dobrze. Tutaj Boris von Brausich w tej swojej małej historii fotografii pisze, że w czasie tej podróży po Ameryce, która została potem wydana w formie albumu z wstępem Jacka Kerouaca, The Americans, on pisze w taki sposób, że w niesłychanie klarownej formie Frank zajął radykalne stanowisko wobec pierwotnych cnót amerykańskich i ludzi, którzy z niczym zagubieni ząbki błądzą wśród zjaw dawno umarłego świata. Oto dla fotografii dokumentalnej probierzem stała się poetycka, choć nieromantyczna ostrość wizualnego świata Roberta Franka. Można powiedzieć, że takimi kontynuatorami w linii prostej zaproponowanej przez Franka to byli potem Gary Winogrand, Lee Friedlander, Tony Roy Jones, Bruce Linden. Teraz chciałem taki słynno subiektywny, jak najbardziej wybór kilkudziesięciu może. No to około kilkudziesięciu fotografii związanych właśnie ze street photo, ale nie tylko, nie zawsze. Zacznę od dziwnego to jest nowego zdjęcia, Diana Arbus. Ona za namową zresztą Gisette Model, o której wspomniałem, zrezygnowała z fotografii mody szczęśliwie i zajęła się czymś poważniejszym, fotografowała ludzi właśnie w zakładach dla psychicznie chorych, takich outsiderów, ludzi dziwnych, porzuconych przez społeczeństwo. Tutaj moją uwagę zwróciła ta pięknie zapakowana paczuszka, która tutaj leży, na którą nie patrzę, bo ta pani się patrzy w niebo. Jeśli ktoś ćwiczy jogę, to powiedzmy, że to jest figura zbliżona do psa z głową w dół. No, powiedzmy, że zbliżona. Natomiast każdy robi coś innego. Jest tu trochę takich charakterystycznych elementów dla tej foto, aczkolwiek ona nie podejrzewa, żeby ona akurat jakby robiąc to zdjęcie sobie do końca z tego musiała zdawać sprawę. Robiła po prostu swoją fotę, jak to Diana Arbus. Zdjęcie Diana Arbus znalazło się na takiej wystawie. Tu jeszcze jedna jej fotka, jeśli ktoś pamięta Ślepców Wegla, to takie nawiązanie jest chyba również oczywiste. On się znalazł obok zdjęcia Diany Arbus, obok zdjęć Gary'ego Winogranda i Friedlandera, a takie wystawie nowe dokumenty w MoMA. John Szarkowski był kuratorem tej wystawy. Właśnie w takim razie to jest Gary Winogrand, tak 64. Tak jak wspomniałem, taka można powiedzieć, że to uważanie za kontynuatora takiego sposobu patrzenia, sposobu myślenia do Roberta Franka. Znowu to powiedzieć, to jest decydujący moment. Pewnie nie jest ta sytuacja trwała przez jakiś czas. Natomiast to trzeba było zauważyć, jak jakaś taka para trendowatych stoją pośrodku, cała reszta się od nich odsunęła. To jest również znana fotografia Gary'ego Winogranda. Mm-hmm.
No i zdjęcie dyrektora Wojewody teraz wam na wiece by się chyba nie mogło ukazać. Para, no widać, że raczej związanych są jakoś tam ludzi. Czarni i biała dziewczyna, no trzymają. Chyba nie potomstwo jednak, ale bardzo, bardzo tak powiedzieć, że pozostawia różne pola do różnych interpretacji swoich fotografii. Zresztą tak też piszą o nim w jego albumach. To też zdjęcie Winogranda. Też bardzo ciekawe formy. Oczywiście nie wykonywane na nazwijmy to otwartym terenie, ale jednak kwalifikujące się jako styl fotografii jak najbardziej. To znaczy odpowiadające tym zasadom, o których wspomniałem wcześniej. Następnie, co on robił? On był malarzem, ale poszło się malarstwo, gdy kolega pokazał mu ciemnie, zobaczył cud narodzin po prostu odbitki, że na białym papierze nagle coś się zaczęło dziać. No i wchłonęła go ta fotografia. Zaczął już od tego, nie wrócił do malarstwa fotografował. Lee Friedlander, przepraszam, to jest jeszcze Galego Winogranda, ostatnia podcast tej serii. Hollywood zrobiona. To jest Lee Friedlander. Znowu sytuacja taka, że niby nic się nie dzieje, ale wiadomo, że no jest to pewien element, który jakby robi to zdjęcie. Bez niego to zdjęcie jakby nigdy nie istnieje, prawda? Zresztą bez tej łapy. Lee Friedlander, on zaczynał od fotografowania artystów jazzowych. Robił zdjęcia na okładki płytowe, dokumentował występy Johna Coltrane'a, Ray Charlesa między innymi. Pracował dla wytwórni Atlantic. No jednak, że tak powiem, bardziej historia doceniła te jego zdjęcia, czyli tę fotografię streetową. Drzwi obrotowe również jedna z jego znanych fotografii. No i też taki na czystym planie przed swoim zakładem. Jeszcze tam wspominałem o panu Roy Jonesie. Też w stylistyce taki zdjęć o niczym troszeczkę, bo otrzymana twórczość panego Roya Jonesa. Niestety nie mam materiału w lepszej rozdzielczości. No to sobie coś dystyngowani państwo urządzili po prostu piknik na polu, gdzie krowy się czasem. Dorobek twórczy został często został zawarty w takim albumie A Day Off English Journal. W 1974 roku został wydany. Głównie chciał przede wszystkim wydany. Tacy panowie, jeszcze może takim nawiązaniem do tego zdjęcia będzie następne zdjęcie Józefa Kołdenki. To zdjęcie było robione w Londynie, a to jest robione w Irlandii gdzieś. Ci sami panowie, tylko tak troszeczkę w inny czas przeniesieni, w inne miejsce. Kołdenka, pochodzący z Czechosłowacji fotograf, właściwie on zasłynął... nie wiadomo jeszcze, bo w tej chwili, kiedy on zasłynął, że to są jego zdjęcia. Mianowicie zdjęcia, te najważniejsze zdjęcia z inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację były podpisane fotografem X. I gdy został wyemigrował, został w Paryżu, okazało się wtedy właśnie, że autorem tych wszystkich zdjęć, tych najważniejszych zdjęć z tej inwazji był właśnie Józef Kołdenka. On się tymi zdjęciami wymagnął po prostu. Bardzo prestiżowa, można powiedzieć, agencja fotograficzna, do której trzeba zostać właśnie zaproszony. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć. On fotografował taką społeczność romską w Europie. Wtedy mi się przypomniało, bo ktoś z fotografów wojennych mówił, że aby sfotografować strzelające działo, strzelający czołg, trzeba położyć palce o spuście migawki i w czasie wystrzału automatycznie fotograf zrobi zdjęcie. To być może, że tak samo robią ci panowie się bawią, strzelają jakimiś rakietami, być może właśnie dokładnie według tej metody udało się właśnie uwiecznić moment tego. Kołdenka jest wymieniany jako taki ulubiony fotograf Witka Krasowskiego. Twierdzi, że on miał na niego bardzo duży wpływ. To jest też fotografia właśnie Witka Krasowskiego.
Film jest, fotografuje w różnych miejscach świata, Europy. Był dwukrotnym laureatem, miał Press Photo w latach 92 i 2003. I on w takim literackim spotkaniu w czasie wywiadu z Hanną Marią Gizą, wydaną w formie takiej książki w obiektywie Mistrzowie Fotografii Polskiej, rozmowy Hanny Marii Gizy, mówi coś takiego, że moje zdjęcia nie zawsze są perfekcyjnie skadrowane, ale jeśli kompozycja jest za dobra, to staje się niewiarygodne. Życie nigdy nie jest perfekcyjne. Jeżeli zdjęcie ma jakieś drobne niedociągnięcia, małe śmieci wizualne gdzieś na drugim planie, to potwierdzają one tylko jego prawdziwość. No jest w tym coś prawdopodobne. Jeszcze jedna fotografia właśnie Witolda Krasowskiego. Kolejnym takim fotografem współcześnie działającym. A, tu, przepraszam, jeszcze. Tutaj widzimy jedno ze zdjęć serii takich skargi Dakowicza. Chcę zobaczyć, że takie sytuacje, jeśli ktoś zna ten cały materiał, to jest pewien punkt odniesienia, że w latach, już nie pamiętam jakie to były lata, w roku 89 już również świetnie się ludzie tam bawili na ulicy. Czasami dziwnie fotografuje, to znaczy podbiega z aparatem fotograficznym, z lampą błyskową, robi zdjęcie prosto w twarz i ucieka. Prawdopodobnie w ślad za nim idzie jego agent, który potem prosi tych ludzi o zgodę na pokazanie wizerunku, no bo takie jest prawo w Ameryce. I może u nas też już właściwie. Także, ale w każdym razie samo to, jak on robi zdjęcie, no robi właśnie w taki sposób bardzo często. Że robi i zdjęcie. W tej serii BBC, geniusz zaklęty w zdjęciach, tam jest taki film krótki na jego temat. I tam właśnie jest pokazany sposób, który naprawdę się ktoś widział, ten cały zestaw, to być może sobie przypomnieć tę sytuację. A ja wolę takie zdjęcia, kiedy właśnie dzieje się na nich coś takiego, co być może nawet tego nie widać w czasie fotografowania, ale potem jak się ogląda to zdjęcie, to widać. Nie zawsze taki błysk światła jest niezwykły. W tej stylistyce fotografii bardzo dobrze czują się też troszeczkę jednak młodsi też ludzie. Ja myślę tutaj o tej grupie właśnie In Public. Niektórzy autorzy związani z tą stroną, z tą grupą fotografów są reprezentowani tutaj na tej wystawie. To jest grupa zrzeszająca właśnie fotografów codzienności, takiego terminu bym chciał używać. Tutaj mamy sytuację całkowicie surrealistyczną, prawda? Ten dziadek uciekający przed tym rozwężonym tłumem, tylko tyle, że tłum jest wydrukowany jako jakaś reklama na autobusie. Jesse Marley jest autorem. Również tej fotografii. To ma cały cykl ludzi w jakiś sposób tam doświadczonych przez losy, ludzi po wypadkach. No tutaj akurat jest absolutnie splitowa sytuacja, kiedy tam jakaś relacja, prawda, między tym człowiekiem, który się patrzy na burmuszony na fotografa, który ma robić zdjęcie, no i tą rzeźbą taką jest bardzo wyraźna. Matt Stewart, tutaj autor tej fotografii. Również. Tu też ta twarz za oknem przerażona zapiskami tego człowieka w autobusie. Również sytuacja surrealistyczna, zauważona. No i to, tak jak tutaj kolega, który rozmawiał z Mattem Stewartem na temat tego zdjęcia, on mówił, że w ogóle nie widział tego gołębia w czasie fotografowania. No bo dopiero potem zobaczył, jak obejrzał zdjęcie, co on właściwie zrobił. Również Matt Stewart. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie spotkanie tutaj z Mattem Stewartem, także myślę, że warto przyjść, że pokażę więcej jeszcze fotografii. Nick Tarpin. To jest taki typ, uczniom czasami zadaje takie pytanie, dlaczego właśnie powstało to zdjęcie. No, jedni widzą ten pasek i powtarzający kształt tych krawacików, które tu zostały wyciągnięte, oni to widzą, oni tego nie widzą.
jak widzą, no to, to może mają jakieś takie zadatki na nabycia fotografem ulotnych chwil, niedecydujących momentów. Nic nie ten sen, prawda? Aparat fotograficzny warto mieć z sobą wszędzie, prawda, cię nabywać. Następne zdjęcie, to jest bardzo długo tą fotografię, nie nic na Jorgensena. Ten taki kopniaczek, mówię, te, ta noga i, ten, i ta dłoń na czystej pozycji, bardzo, bardzo, no, bardzo celna choroba. To, to już chyba jest decydujące na to. To już trzeba było dobrze się wstrzelić w ten dokładnie, w ten moment, nie, nie wiem. David Gibson, czyli w turbanie. No i jeszcze tak kończąc, przegląd tych fotografów in public, Richard Brown. Tak, takie duchy, jakieś takie dawnych fokanków się tam gdzieś spotkały, jakieś kawiary. Dobrze. Bardzo specyficznie podchodzi do sytuacji ulicznych. Nijaka Nica, dziewczynka, blondynka jeżdżąca głównie na rowerze, ale czasami środkami masowej komunikacji. Fotografuje głównie w San Francisco, głównie w czasie zajętkowym. To nie jest tylko jeszcze foto, ale że tak powiem, jej zachowanie fotograficzne jest bardzo, że tak powiem, zbliżone do takiego, jakie jako fotografowie stytowi reprezentują. Oddaje po prostu w jakiś sposób ten klimat i energię miasta, jednak posługuje się troszeczkę inną stylistyką, innymi środkami. Tu będzie jeszcze jedno jej zdjęcie, tak jak wspominałem, w czasie deszczu głównie. Następnym człowiekiem, który może też tak różnie jest związany ze street foto, ale jednakowoż niektóre, przez niektórych jest wymieniany jako właśnie streetowy fotograf, Lorca di Porcia. On buduje w pewnych sytuacjach ulicznych takie pułapki świetlne na fotokomórkę, jak ktoś wejdzie w jakąś smugę światła, to będą stać zdjęcie. No to zdjęcie jest troszeczkę inaczej wykonane, ale tutaj zobaczyć jest w tym celnym natłoku, w tym tłumie ludzi i w tym natłoku jakby spotęgowanym przez tą ilość reklam, tam jakiś porządek wprowadza tych dwóch ludzi, którzy dokładnie tak samo rękę trzymają, jakby przeciskają się wbrew temu tłumowi, który tutaj jakoś tam nie stoją, niektórzy idą. Te ręce tutaj jakoś tak uporządkowały ten historię. W tym całym natłoku, w tym całym bałaganie. Wybrałem to zdjęcie, tak żeby zasygnalizować, że taki człowiek istnieje, że warto sobie Lorca di Porcia nawet wpisać i zobaczycie pan swój szereg jego bardzo ciekawych portretów ulicznych również. Wykorzystujących właśnie jakoś taką smuszkę światła tylko, cała reszta w cieniu. Jeszcze Michael Wolf jest reprezentowany również tutaj na tej wystawie. On robi coś takiego, ja bym bardzo chciał, ja mu zazdroszczę tego pomysłu. Dlatego, że on sobie wyświetla na monitorze obraz z kamer ulicznych i jak widzi streetową sytuację, po prostu robi klik, ściąga sobie ekran, zdrukowuje potem. Print screen po prostu robi sobie jednym klikiem. Bardzo, bardzo świetny sposób uprawiania street photo. Nie trzeba w ogóle wychodzić. Także jedno z tych zdjęć było zresztą tutaj na tej wystawie, tam na tamtej ścianie za ekranem. Zresztą tę strukturę tutaj tego obrazu właśnie z kamery, to jest rozdzielczość. Tam zresztą były takie dyskusje, czy to, co on robi, to jest, to w ogóle może uchodzić za jego fotografię, bo on po prostu odfotografuje obraz, ale ruchomy obraz z kamery ulicznej. Ma taki cykl paryski, cykl londyński i w różnych miejscach. Ale oprócz tego warto zajrzeć na jego stronę, bo jest szereg różnych innych cykli fotograficznych. Bardzo ciekawe. Michaela Wolfa. Dobra. Teraz wróćmy znowu do takiej, no, powiedzmy typowego z tych foto, ale znowu do tak zwanych uznanych mistrzów. Ten gatunek fotografii ma to do siebie, że ktoś jest robiony zgodnie z takimi pewnymi tam prawidłami, z tym
tymi, o których wspomniałem na początku, to właściwie ten dystans jest niezauważalny, czy to robi człowiek, który jest już znanym jakoś tam mistrzem gatunku, czy to robi ktoś młody. Jeśli ktoś, nie wiem, ma dobre oko, ma wyczucie, troszeczkę tak też sercem fotografuje, a nie tylko samym umysłem, to właściwie można zdjęcia obok siebie położyć i nie będzie jakaś taka mentalna różnica prawdopodobnie strasznie widoczna. Chciałem pokazać jego z Markiem Pamięć, on słynie z innej zupełnie fotografii. To jest jedno z jego pierwszych zdjęć, znaczy z tego pierwszego okresu, takiego czarno-białego. Jeszcze będzie tu bardzo ładnie sfotografował, no, tak jak wiele osób wpadło na ten sam niepowtarzalny pomysł, żeby sfotografować się, że niby przetrzymują tą wieżę krzywą, ale ktoś tutaj próbuje, no, niektórzy ją próbują jeszcze bardziej. Przesłucha cienia pojawiła z tej strony na tym ekranie, dlaczego u mnie tego nie ma. W podobny typ humoru reprezentował również próbę dłamo. Tak? Przepraszam, nie zauważyłem. Człowiek wychylony w tę stronę, drzewko wychylone w rośniach lisanym odbiciu, bardzo, bardzo przyzwoicie zrobiona kompozycja. Też można powiedzieć, że taki był zauważony, czy decydujący, trudno powiedzieć, ile on tam stanął. To zdjęcie ma ileś tam wersji. Został sobie wewnątrz jakiejś galerii i rejestrował zachowanie się ludzi, zachowanie się par zwłaszcza. No tutaj do rozpowszechnienia chyba najbardziej popularne jest to zdjęcie z tego całego cyklu, gdzie pani się patrzy na jakiś tam obraz, prawdopodobnie jakiś niewinny, no pan natomiast woli zerkać na zupełnie drugą stronę. To zdjęcie, myślę, że znana fotografia Roberta Blanco, gdy stał się, zrobił to zdjęcie też gdzieś tam z jakiejś kawiarni, bo to jest takie, że plany stoliki. Po jakimś czasie, jak stał się już fotografem znanym, no, szereg par próbowało jakby wydusić z niego pieniądze za to, że on ich kiedyś sfotografował, prawda? I narzucił się prawa do tego autorskie, do tego zdjęcia, że przecież oni są na tym zdjęciu. On się wtedy przyznał, że on po prostu podstawił ludzi, którzy tutaj się całowali. On się przyznawał do tego, że inscenizował niektóre sytuacje. Carte Bresson się nie przyznawał do tego, ale też inscenizował niektóre sytuacje. Tutaj proszę jeszcze się zwrócić uwagę na to, między innymi co mówi Witek Krasowski w tym wywiadzie. To jest jak na ustawiane zdjęcie, uważam, że jest to rewelacyjna fotografia. Chcę zauważyć, że wygląda jak takie po prostu amatorskie, pchnięte zdjęcie w ogóle tak z nienacka. Te głowy nakładające się jedną na drugą. Tutaj ten człowiek, który wychodzi ze zdjęcia, ten z głowy słów wyrasta. Po prostu wszystko jest zrobione tak, że bardzo, bardzo wiarygodnie to zdjęcie wygląda, moim zdaniem. Wiarygodnie właśnie, jak najbardziej chodzi o tę sytuację. A jeśli ono jeszcze było zdjęciem pozowanym, no to nawet tym większy szacunek dla tego człowieka. No to może się teraz zastanowić oczywiście, co by było, gdyby jednak ten człowiek był cały na zdjęciu. Czy ta twarz nie zaszkodziła, prawda? Bo ona byłaby dodatkowym elementem, na który warto się spojrzeć. A tak to nie jest. Ale z kolei bardzo dobrze zamyka atlantyckie strony. Zresztą wszystko jest wyglądane na TikTokie w tej fotografii. W kadrze, w sposobie zrobienia wszystko. Następny fotograf, Alvarez Bravo. I tutaj przy okazji Alvarez Bravo chciałem jeszcze wspomnieć jeszcze o takiej jeszcze jednej zasadzie, której nie było mówione do tej pory. Mianowicie poza tym decydującym momentem i niedecydującym momentem, moim zdaniem istnieje jeszcze, widać to w tym chyba zdjęciu, ale również w zdjęciach Cartier-Bressona, zasada wyczekanego momentu. No, może tak stać sobie, po prostu czekać. To jest fajne miejsce, prawda? Też tutaj tworzą fajną kompozycję. Czekać, aż ktoś w to wejdzie, prawda? Oczywiście mogą wchodzić tutaj wielu ludzi, ale ja myślę, że ta fotografia byłaby sobą, gdyby nie ten moment. Czyli wygięcie ręki chłopca i ten złamany słup w tym miejscu. Myślę, że to jest najważniejszy moment w tym zdjęciu. Bo sądzę, że mu się udało parę razy złapać kogoś, kto bardzo dobrze wyglądał w tym trójkącie, tym słupem. Ale ten moment tej wygiętej ręki i tego pęknięcia, ja myślę, że to spowodowało, że to zdjęcie po prostu on
powiększył i używał tej właśnie fotografii. No i Karawa, bardzo lubię takie oszczędne sytuacje. W zasadzie idealnie centralna kompozycja, tylko tyle, że jak tutaj weszła sobie jakaś pani znowu, no to tutaj brakuje w tym miejscu jakiejś płytki, albo przynajmniej jest jakaś jaśniejsza. Czyli jakby całość się trzyma na tej przekątnej, prawda? Tej ukośnej nogi i tej brakującej płytki. Czy to jest przypadek, czy nie, to jakby to nieistotne, bo jeśli my robimy przypadkowo zdjęcia, to potem już wybór tego zdjęcia do pokazywania, bo już przypadkiem nie jest, prawda? Także tak samo trzeba traktować tę fotografię jako świadomie zrobioną rzeczą. Na momencie, gdy Republiki Południowej Afryki się przeniesiemy, tam działał niejaki Billy Goldblatt, zdjęcie 50. rocznica, ono wprost, znaczy wybrałem to zdjęcie, tak, po pierwsze jest z takich nielicznych znanych fotografów działających w Republice Południowej Afryki. Roger Balen jest jeszcze takim fotografem związanym z tym rejonem, ale ono w taki bardzo prosty sposób według mnie nawiązuje do ojców miasta Roberta Franka. To są ci ojcowie miasta. Jest to flaga amerykańska, to co w zdjęciach Franka bardzo często się pojawia. Inaczej, bo tak w ogóle bez dystansu do sytuacji pracuje David Lurie, również z Republiki Południowej Afryki było robienie te zdjęcia. Takie dwie czy trzy fotki. Chciałem zwrócić uwagę na specyficzne użycie szerokiego kąta. Bez dbałości o tam zachowanie linii horyzontu, bardzo silne zróżnicowanie. Zobacz, jakie to jest bogactwo planu. Każdy plan jest w jakiś tam sposób potrzebny na tej fotografii. No i jeszcze jedno zdjęcie. Ludzie z marginesu, gdzieś tam też peryferia, również na peryferiach różnych miast, na obrzeżach różnych takich ważnych uroczystości, robił zdjęcia, przecież swoje najlepsze zdjęcia robił Krzysztof Pawela. Wyjątkowo duża fotografia, bo mam to zdjęcie i jest już zreprodukowane takie wielkości, jak chciałem po prostu. To jest zdjęcie gdzieś robione w Moskwie albo w Kubiżu. Krzysztof Pawela był korespondentem na Europę Wschodnią dla Tajemacza, dla Szterna, pracował dla pracy Zakopu w latach 80. No, zjeździł kawałek Europy. A to akurat zdjęcie jest z Krakowa. Będąc w Paryżu, spotkał się z Henri Cartier-Bressonem, był u mnie w domu, pokazywał mu swoje fotografie, uzyskał bardzo dobrą opinię. No i potem już... Aha, ciekawostka, dostał od Cartier-Bressona dwa albumy, znaczy o dwóch mi wiadomo, są to albumy rysunkowe. Cartier-Bresson pod koniec życia wrócił do rysunku, który zaczynał, poza tym mówił, że on nie wyobrażał sobie, jak można nie rysować. Każdy ma albumy ze słuchami, z autografami właśnie Cartier-Bresson. No i potem po tej wizycie u Cartier-Bressona no, właściwie odszedł już od tej fotografii streetowej. Wspólnie przez 10 lat zajmowaliśmy się w jednym studiu fotografią użytkową, tak zwaną, żeby nie powiedzieć reklamą. No teraz jesteśmy w dobrym kontakcie, tam sobie dalej kontynuuję tą fotografię. Tak, Cartier-Bresson wspomniany. Ciekawostwo jest to, że ten decydujący moment, który mu przypisujemy, on tak naprawdę został wymyślony przez jego amerykańskiego wydawcę Dicka Simona. To amerykańskiego wydawcę jego książki. Ta sama książka wydana we Francji, gdyby taką przetłumaczyć dosłownie, to nosiłaby tytuł Mimowolne zdjęcia. Czyli Mimowolne zdjęcia, decydujący moment. Niby dotyczy tego samego zjawiska, ale bardzo, bardzo różnie powiedział. Jeszcze kilka właśnie zdjęć Cartier-Bressona. Tak jak wspomniałem, nie wiem, które zdjęcia Cartier-Bressona były ustawione, a które nie. On się do tego nie bardzo przyznaje. W każdym razie odkryli, że były to ustawione zdjęcia. No tu znowu, prawdopodobnie wyczekany moment, to o czym wspomniałem. Prawda? No, bo sobie można stanąć schodek niżej, schodek wyżej, ustawić te ruchome horyzonty, te
poręcze wydawane w taki sposób, żeby one przyzwoicie wyglądały. No i czekać, aż coś się zadzieje, aż powstanie sytuacja, która dopełni, prawda? Jakiś element ruchu, który jakby dopełni tej kompozycji. No i tutaj być może, że też znowu ileś tam osób się przewinęło, jakiś pies czy w kapeluszu, no tu mamy rowerzystę i ten rowerzysta jest właśnie jedynym zdjęciem chyba znanym z tego ustawienia. Tak samo tutaj, prawda? Ten człowiek polewający sobie za plecami tam wysiadli. Też można zauważyć, ktoś sobie polał. Wiadomo, że mógł się polać na drugą nóżkę, prawda? No i wtedy mogło powstać to zdjęcie. Dobrze, wszystko byłoby teraz w porządku. Gdyby nie zdjęcia tego oto człowieka, niejaki Pedro Meyer. Gdy miał 2 lata, cała jego rodzina wyemigrowała z Hiszpanii do Meksyku. Głównie działa właśnie w Ameryce Południowej, w Meksyku. Jest twórcą takiej strony Zonzio. Zresztą podał na końcu parę takich przydatnych adresów internetowych. I teraz są... mówi na temat, czy jest fanem cyfrowych przetworzeń obrazów. I teraz... chciałbym właśnie zacytować. Właściwości kojarzone z tak zwanym momentem decydującym nie są niczym innym niż romantyczną mrzonką. Noszą się tak naprawdę do epoki związanej z narodzinami 35-milimetrowego aparatu. Tak naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby robić dobre zdjęcie. Moment decydujący to bardzo szkodliwa koncepcja stwarzania obrazu. On używa takiego pojęcia stwarzanie obrazu. Moment decydujący wyrządziła wiele krzywd fotografom, którzy obserwowali, jakich wysiłki spełnił na niczym, bo rzadko byli w stanie dostrzec obrazy, które odpowiadałyby niemożliwym do zrealizowania oczekiwań. Na szczęście wkraczamy teraz w etap powtórnego rozpatrzenia możliwości, jakie w procesie stwarzania obrazów może nam zaoferować fotografia cyfrowa. Nie wiem, ja znam paru fotografów, którzy jakoś nie mieli kłopotu ze zrobieniem zdjęcia w decydującym momencie, no i właśnie jakoś tak mówię. Tak, teraz proszę zerknąć. 2 fotografie robione w latach 80. Na pierwszym planie człowiek siedzi tam w dwóch kapeluszach, to się nie, czy mężczyzna, czy kobieta, nieważne, ktoś, kto ma 2 kapelusze na głowie i tam idzie też w jedną stronę pan w kapeluszu, w drugą stronę pan w kapeluszu. Romeo robi, po prostu sobie sam stworzył decydujący moment. Mało tego, zmienił, proszę zobaczyć proporcje obrazu. Wygląda to jak te śmieciuszki takie na wodzie, jakby na obrzeżach obrazu wskazują na to, że to tak jakby to takie 4x5 cala było w ogóle. Robione takie pewne niedokładności. Proporcje bardzo są też na to wskazują. Znaczy, no, na street photo sobie wymyślił, montując dwa zdjęcia. No, także nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Być może nie w tą. Zdjęcia, które są, widzimy tutaj na tej wystawie, na górze, nie tutaj na tym poziomie, nie wskazują na to, żeby jakoś masowo się ludzie rzucili na stwarzanie sobie decydujących momentów, na przetwarzanie zdjęć streetowych w charakterze. Raczej ta prawda, która jest zawarta w kadrze, ona jest dalej jakby przekazywana. No i to zasadniczą część się skończyć właśnie w taki sposób, czyli w takim, żeby pokazać, że istnieje również taka możliwość, czy pójdziemy w tą stronę, nie wiadomo. Istnienie, powstaje teraz coraz lepszy sprzęt o zapisie cyfrowym. Te aparaty są coraz mniej inwazyjne, niekoniecznie to musi być strzępka rzucająca się w oczy. Są małe, sprytne aparaciki, które nie wywołują agresji ani może nadmiernego zainteresowania. Także ja myślę, że fotografia streetowa w dalszym ciągu będzie realizowana. Czy pojawi się masowo w galeriach, trudno powiedzieć, no galerie internetowe są pewnym takim ważnym polem eksploatacji. Także jeszcze na końcu właśnie to co wspomniałem, adresy przydatne. Polsk.com. Nasza strona stworzona przez polskich fotografów. Jest to taka odpowiedź właśnie na InPublic. Snaps.pl. Również bardzo dobra strona zrzeszająca fotografów streetowych. Z dobrymi tekstami, dobrzy autorzy. Miejsce fotografii Blogspot. Dobre teksty na temat fotografii właśnie między innymi również z tych foto. I Public, wspomniałem, to jest ta grupa, która tutaj jest reprezentowana na tej wystawie. Zonzio, strona założona, czy tam wspomniałem.